jako sędzia ringowy. Upatruje faworyta tej dwójki. Wolnopas Federacji DFN K1 w kategorii wagowej do 81 kg. W narożniku czerwonym, reprezentujący WM Warriors Olsztynek, panie i panowie, Paweł Jakubowski! No, znam z turniejów Pawła Jakubowskiego. Niejednokrotnie, gdy to były walki na planszach, dostawał upomnienia za to, że walczył bardzo mocno, a to nie o to chodziło. Oczywiście w walkach gdzieś, gdzie był taki już pełny kontakt, udowadniał swoją taką moc, taką werwą, takim narwaniem. Nie pamiętam, jak się to już w sumie kończyło. No, myślę, że ten, widząc go tam na backstage'u, był skupiony, słuchał sędziów, jak to się będzie toczyło. Będzie reprezentujący kickboxing team Sejny, panie i panowie, Rafał Kamiński! Z kickboxingiem Kasperski Krzysztof był zawsze. Ja myślę, że jest to persona, która w, nie wiem, w WAKO wszędzie jest rozpoznawalna. Zresztą widzimy to, że jest na największych imprezach organizowanych przez WAKO. Myślę, że Krzysztof tą swoją pracą udowadnia, że jest no, jednym z najlepszych sędziów. Dokładnie. Ja myślę, tutaj widzimy tutaj bardzo zmotywowanego zawodnika. I powiem Ci szczerze, nie znam zawodnika akurat Rafała Kamińskiego. Znam go tak tyle, że tam nie widziałem go w walkach, ale nastawienie myślę, że bardzo bojowe. Patrząc po ich kolegach z klubu, jak walczyli dzisiaj w Pucharze DFN, no to mogę być, nie mówię, że przekonany, ale to on tutaj chyba jest faworytem i dlatego wychodzi jako drugi do ringu. Szanowni Państwo, przed nami walka dzisiejszego wieczoru. Proszę wszystkich Państwa o powstanie. Proszę o odegranie hymnu państwowego. Dziękujemy bardzo. Panie i panowie, walka dzisiejszego wieczoru w narożniku czerwonym, Paweł Jakubowski. W narożniku niebieskim, Rafał Kamiński. Walka o pasę Federacji DFN. Zakontraktowana na 3 rundy po 3 minuty każda. Zapraszam na rundę pierwszą. Czyli nie po 2 jak poprzednie, a po 3 minuty. Tak, z tego co tutaj widziałem, będzie się ta walka różniła. Zobacz, ty to powiedziałeś, nie mają już ochraniaczy golenia ani piszczeli. Z tego co wiem, będzie można przytrzymać tą nogę. Także próba backfista obrotowego. No powiem Ci, walka może się podobać. Zupełnie inna jak dotychczasowa. Nie dziwię się, że jest właśnie w ringu doświadczony sędzia Krzysztof Kasperski, bo temu wszystkiemu trzeba się przyglądać bacznie. No na razie próbuję sobie ustawić przeciwnika Paweł Jakubowski z Olsztyna. Chociaż Rafał skutecznie wyczekuje, widzę, że te kopnięcia, uderzenia, te próby backfistów nie robią wrażenia. Myślę, że ma pewien plan. Ale optymalnie odnoszę wrażenie, że troszeczkę Paweł nieznaczną przewagę odnosi.
Ja myślę, że tak, bo myślę, że próbował zaskoczyć swojego przeciwnika mocnym backfistem, kolankiem. Widziałeś, były wyskoki, zobacz, teraz lekkie naciągnięcie, a to chwila nieuwagi i się może skończyć bardzo źle za przeciwnika. Ja myślę, że ta walka naprawdę może się podobać. Zawodnicy pokazują dobrą szkołę. Że Rafał ma świadomość, że tutaj 3 minuty pierwsza runda, 3 runy do pokonania. I trzeba rozkładać właściwie siły. Ja myślę, że jeżeli Paweł będzie tak napierał i nie trafi porządnego strzału, no to żeby nie było tak, że on się mocno wystrzela, a wtedy wykończy dzieła Rafał. Na tą chwilę tak bym to oceniał. Jest to prawdopodobne, nie ulega wątpliwości. Wydaje się, że Rafał jest bardziej jakby dojrzałym, doświadczonym zawodnikiem i panuje nad sytuacją. Mimo, że nieznaczną przewagę tutaj jakby odnosił Paweł. Oczywiście za nami dopiero pierwsza runda. Tak, ja myślę, że Paweł tutaj próbuje dominować, bo musi udowadniać, jeżeli walczy z doświadczonym zawodnikiem. Tylko chciałbym... Ciekawe, na ile mu tych sił starczy. Tutaj jakby nie było, są mocne pojedynki, 3-minutowe. A ja myślę, że Rafał wyczekuje. Nadejdzie taka chwila, gdzie Paweł popełni pewien błąd. Na razie tych błędów nie było i na razie dominującym jest Paweł Jakubowski. Druga runda przed nami. Krzysztof Kacpecki już gotowy do rozpoczęcia walki. Drugiego starcia i rozpoczęcie prawym low-kickiem za krosną nóżką. I to samo co w pierwszej rundzie, ponownie Paweł tutaj dominuje. Tak, ale zauważ, że te low-kicki one nie, w ogóle nie robią wrażenia ani na jednym, ani na drugim. Zobacz, to była chwila nieuwagi, próba gdzieś tam pchnięcia. Zawodnik gdzieś czuje, że może zadać jakiś tam strzał. Blisko głową też Paweł atakuje. No jest to niebezpieczne. Jest bardzo blisko, tylko teraz presja, czy Rafał tą presję wytrzyma. Teraz widać, że no on jest na tarczy. Widziałeś, prosty doszedł. Kolanka są blisko. No ale obydwoje niesamowicie zdeterminowani. Prawie przestrzelony. Sporo tych kolan widzimy w tej walce. No myślę, że Paweł ma pewien kryzys. To co mówiliśmy. Tak, tak. Zbyt dużo strzałów. Nie broni się. Ale było. Rękawice były. Tak. No Paweł ma kryzys. Czy wytrzyma? Myślę, że jeszcze troszkę czasu jest do końca tej rundy. No. Ale Rafał myślę, że w tych odbiorach strzałów też wiele mocy stracił. Teraz tylko kwestia, czy jak to wytrzyma. Jest, doszedł podwrotkowy. Na bardziej świeżego wydaje mi się Rafał Kamiński. Dosłownie. Zobacz, robi co chce, Paweł nie podnosi. Chyba, że Paweł stwierdził, że się boi tylko i wyłącznie tego kolana. I dlatego tak się dzieje. A ręce nie robią wrażenia. Tak bym to oceniał. Front kick na głowę. No, wchodzi wszystko. Tutaj podpowiedzi słyszymy, że jest bardziej zmęczony, ale faktycznie Paweł się nie broni. Próba backfistu. Myślę, że Rafał już też jest zmęczony, ale nie dochodzi do końca z tymi strzałami. Ponowne wysokie kopnięcie. Front kick. I kolejny backfist. No tak, backfist zblokowany, przyjęty na gardę. Myślę, że Paweł to widział. Ale Rafał w tej chwili chyba dominuje. Jeżeli nic Paweł nie zrobi, to sędzia będzie zmuszony do liczenia. Ale dobrze, Paweł to przetrwał. Kacpecki doświadczony, wie co robi, także tutaj pozwala walczyć. Nie zakłóca widowiska, że tak powiem. No dużo było w gardę, tak jak widziałeś, nie?
No i to chyba dla Pawła dobry moment. Dotrwał do trzeciego starcia. No ale myślę, że Paweł już jest bardzo, bardzo zmęczony. Zobaczymy, co tam trenerzy Wojtek i Tomek co nam podpowiedzą. Myślę, że no jest trudny, trudny czas, trudny czas. Natomiast widzę na narożnik Rafała Kamińskiego. Rafał myślę, że to jest zmęczony, jest doświadczony. Myślę, że Paweł dał mu się we znaki, ale ta runda myślę, że będzie bardzo decydująca. Rafał na pewno miał szczelniejszą gardę i te kolana nie wywierały na nim wrażenia. Dlatego po prostu jest w dalszej takiej dobrej dyspozycji, a nie można tego powiedzieć o Pawle. Dosłownie, ale też zauważyłem, że Paweł bronił się zauważyć przed kolanem, a przed pięściarskimi tam uderzeniami Rafała i nie unikał ich, ale się nie przejmował zwykle. Trzecie starcie. Długi lewy prosty. No widzę, że Paweł nabiera powietrza bardzo, bardzo mocno ustami. Myślę, że nabiera jeszcze tej, próbuje tej świeżości nabrać. Ma jakiś plan. Ja myślę, że ta ostatnia minuta... Ale już jest mniej... bardziej, zwróć uwagę, otwarty. No nie wiemy, co tam jeszcze w głowie ma jego przeciwnik Rafał Kamiński, czy coś zaplanuje. Na razie tak jakby wyczekiwał, nie wiem, pewnej dziury. Na razie dół, dół, wszystko jest na dół, żeby osłabić te nogi. No lewy prosty doszedł, niby uśmiech Rafała był widoczny, ale to chyba tak nie do końca. No w mojej opinii zdecydowanie lepiej wygląda Rafał. Przynajmniej w tej chwili. Popatrz, fajki. Jest odrota. I chyba to już jest koniec. Jest wątroba. A wiemy, co to znaczy przyjąć na wątrobę. I najgorsze jest to, że na to nie ma lekarstwa. On za minutę, półtorej będzie normalny, ale w tej chwili jest po walce. No co, Rafał? No było to do przewidzenia. Tak. Nie ulega wątpliwości. Ale powiem ci, Paweł zasłużył na brawa. Tak. Brawa, bo to można powiedzieć, że pierwszą, drugą rundę do połowy. Ja nie wiem, czy właściwie rozłożył siły. Ja myślę, że nie, że myślę, że chciał coś pokazać. Myślał, że może, nie wiem, próbuje w jakiejś chwili zamknąć Rafała i Rafał gdzieś tam opuścił ręce, a Rafał doświadczony, wyczekał. Panie i panowie, Rafał Kamiński jest już znany. Zapraszamy osoby wręczające, to Tomasz Biernacki, Wojt Andrzej Dycha, Tomasz Zaręba oraz Michał Zaręba. Wizuj Time Master, zapraszam. Co w zasadzie już można powolutku podsumowywać tą 26. edycję gali Duet Fight Night. Myślę, że jak najbardziej udana. Wydaje mi się, że wszystkie walki były naprawdę widowiskowe, kończące się i przed czasem, i w pełnym dystansie. I tu absolutnie nie możemy mówić, że w jakiejkolwiek walce mogliśmy się nudzić. Że Rafał może być z siebie dumny. Zasłużone zwycięstwo, bezapelacyjne. Tak, ale myślę, że gromkie brawa też dla Pawła. Paweł, zobacz, jest zmęczony, jest zaskoczony, myślę, że tym strzałem w wątrobę, ale pokazywał przez pierwszą rundę, że to on ma mocne strzały i atakował Rafała na ile potrafił i mógł. Ta walka mogła się nie zakończyć. Rafał pisze, że odpolował. Właśnie teraz wędruje do Rafała Kamińskiego! Rafał, no cóż, my chyba już swoje zrobiliśmy, teraz chyba Tomek więcej dokończy to z organizatorem i promotorem Tomaszem Biernackim. Rafał, no co, ja ci dziękuję bardzo za myślę tutaj spostrzeżenia, za nasz tutaj ten czas. Ja również, było bardzo miło spędzić
przy tak zacnym, no powiedziałbym, gronie kickboxerskim zawodników, bo to oni tutaj nam świetny teatr zaprezentowali i mam nadzieję, oby więcej. Trzymamy kciuki za Tomka Biernackiego, bo ta siła robi naprawdę dobrą robotę i podejrzewam, że jeszcze na niejednej gali się usłyszymy, zobaczymy. Dziękuję Ci bardzo. Niech teraz Tomek to poprowadzi. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dostępna w internecie i na YouTubie. Ja ze swojej strony bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Mam na imię Tomek, to była przyjemność. Dobranoc.